Amelka to pogodna dziewczyna, która wybrała karate, idąc w ślady swojego ojca i rodzeństwa. Karate tak naprawdę jest w mojej rodzinie przez mojego ojca, który ćwiczy od nie wiadomo ilu dekad, bo zaczął też bardzo młodo. I moje starsze rodzeństwo, brat i siostra, również to ćwiczyli i daleko zaszli. A dlaczego jako dziewczyna? No, karate mi pomaga, naprawdę oczyszcza duszę i umysł. Jako młoda zawodniczka karate brała udział w wielu zawodach, odnosząc mniejsze i większe sukcesy. Tytuł mistrzyni Polski juniorów jest jej największym osiągnięciem. To jest mój największy puchar, jaki mam. Jest on za pierwsze miejsce w Mistrzostwach Polski, które odbywały się w Międzyzdrojach dokładnie. I to też były moje pierwsze Mistrzostwa Polski, ogólnie zawody tak wysokiej rangi. Moja finałowa walka, właśnie Maja, z którą walczyłam, kopnęłam ją w wątrobę i ją zatkało i dlatego właśnie wygrałam w pierwszej rundzie. Myślę, że po prostu trzeba wmówić sobie, że jest się naprawdę niesamowitym i przygotowałam się do tego wszystkiego i naprawdę dawałam z siebie wszystko, więc no odpocznę po walce, więc po co mam tam siedzieć i nic nie robić, skoro mogę to wygrać i mieć to cudo. Sukcesy Amelki to nie jedyne osiągnięcia w polkowickim klubie. Doskonała praca szkoleniowa oparta na doświadczonych instruktorach sztuk walki przynosi oczekiwane efekty. Moja grupa jest ambitna, zaawansowana, co zresztą widać i słychać od nas na mediach społecznościowych. Odnosimy sukcesy tutaj sportowe na matach Polski. W ślady utytułowanego trenera poszedł jego syn Jakub. Pomimo młodego wieku trenuje już 10 lat. Jak sam mówi, chce być lepszy od ojca. Największym moim trofeum jest wygrana na Mistrzostwach Polski Centralnej. Większość klubów z całej Polski tam przyjechała, by wystartować, w tym nasz. I mi się udało zająć pierwsze miejsce przez knockout. Zdobyte puchary i medale motywują do jeszcze większej pracy. Plany są bardzo ambitne. Bardzo chciałabym zdobyć czarny pas, żeby sensei mógł być ze mnie dumny. Obronienie tytułu mistrza to by było naprawdę świetne, więc będę się do tego bardzo starannie przygotowywać. Pojechać na kolejne zawody z nadzieją, że się uda coś z nich przynieść poza siniakami. A co tam dalej? Trenować więcej, stać się lepszym niż rok temu. Bardzo jestem dumny, że są tutaj ze mną na sali, robią to, co sprawia im przyjemność, tak samo jak mi. Są ambitni i zaawansowani.